Marek nie wie, że Tomasz Dudziak wstawił się za nim u dyrektora szkoły i że chce się dowiedzieć, dlaczego chłopak jest agresywny. O tobie, wiesz co, mam dla ciebie propozycję, wydaje mi się nie do odrzucenia. Jaką? Chciałbyś się zapisać na boks? To jakiś żart? Nie, absolutnie, poważna sprawa. Słuchaj, fajni ludzie, mega fajna energia, no i mógłbyś się wyżyć w bezpieczny dla otoczenia sposób, co ty na to? Nie chcę się wyżyć. Słuchaj, może chociaż spróbujesz, co? Posparujemy. Nie chcę. Może to ci jakoś pomoże, co? Niech się pan ode mnie odczepi. Nie wie pan, co mi pomoże, a co nie. Dobra, jak chcesz, ale jakby co, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Marka drażni zainteresowanie ze strony nauczyciela. Nie chce do nikogo się zbliżać, żeby nikt nie odkrył jego rodzinnej tajemnicy. Uważaj, jak leziesz, co? Patrz, jak ty leziesz lepiej. Halo, halo, panowie. Jezu, co ty zrobiłeś? Będziesz za to dawać, ciuchy moje. No oblał mnie. Co to ma znaczyć? Idziemy to posprzątać. Ja nie będę tego sprzątać. Idziemy po mopa, trzeba umyć cały korytarz. Ale to on oblał, to nie moja wina. Ale nie dyskutuj proszę ze mną, Jezu. Tylko idziemy po mopa. Oblał mnie. A co tu się stało? Marek Dubie mnie oblał, kretyn jeden. Proszę, proszę, tu jest mop i do sprzątania. Jezu, muszę to sprzątać. Proszę, do sprzątania. Widziała pani Dudziaka? Tak, tak, tak. Poszedł do siebie, panie dyrektorze. Dziękuję.